z tej strony Patty, witam was w 8 dniu naszego świątecznego daily. W dzisiejszym odcinku będziemy robić Kids Makeup Challenge Dixa. Ale oczywiście, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z odcinkiem. I oczywiście, jak na naszą vlogmasową tradycję przystało, za mną znajduje się przeogromny kalendarz adwentowy i lecimy go otworzyć. Chodźcie. Znajdujemy się przy naszym świątecznym kalendarzu adwentowym i rozpakowujemy paczuszkę numer 8. Okej, i jest ona dosyć ciężka, a znajduje w niej się wietnamska Fanta o smaku borówkowym. I teścik oczywiście tego napoju możecie zobaczyć w szybkim teściku, który wpadnie od razu po tym odcinku. Okej, więc możemy zaczynać nasz makijaż. Kosmetyków jest dosyć sporo, więc w tym celu, żeby je omówić, zabieram was na dół. Do przetestowania mamy dwa zestawy kosmetyków. Pierwszy to jest paletka z cieniami do powiek i jest ona przepiękna, brokatowa. Każdy cień jest w kształcie serduszka i mamy tutaj 8 brokatowych cieni i dodatkowo pędzelek. Kolejny zestaw jest już nieco większy i zawiera on dwa błyszczyki w kształcie gwiazdki, niebieski oraz czerwony, naklejki na paznokcie, pomadkę do ust, dwa lakiery do paznokci, brokatowy fioletowy oraz brokatowy czerwony oraz jeden błyszczyk, przeźroczysty z drobinkami brokatu oraz pilnik do paznokci. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to nie jest to zestaw, kupiłam je oddzielnie, ponieważ na początku planowałam kupić tylko i wyłącznie ten plecaczek, no ale tak jak sami widzicie, nie ma tutaj nic do oczu, żadnych cieni, więc dokupiłam w tym celu również te cienie do powiek, które w sumie leżały obok siebie. Ale jeszcze nie możemy oczywiście pominąć tego mega kreatywnego opakowania na kosmetyki, ponieważ jest to plecaczek. Bardzo fajny gadżet. Okej, no to w takim razie nie ma co już przedłużać, tylko zabieramy się za testowanie, więc wracamy na górę. I w pierwszej kolejności przetestujemy cienie do powiek. Okej, i paletka prezentuje się naprawdę mega pięknie, a dokładniej to jej cienie bardzo się błyszczą. Jestem mega ciekawa, czy są one takie proszkowe, czy są one bardziej żelowe, czy może po prostu takie połączenie trochę tego i trochę tego, takie mokre. No okej, w każdym razie właśnie to sprawdzimy. I w pierwszej kolejności wykorzystam biały cień. Okej, czyli cienie są żelowe, ponieważ nabrałam delikatnie produktu i już w sumie widzę dno. Natomiast widzę, że też to jest zrobione tak sprytnie jak wtedy. Czyli ten brokat jest głównie na powierzchni, a pod powierzchnią znajduje się żel, który ma no w sobie drobinki tego brokatu, ale na pewno nie aż tyle jak na górze. Więc w każdym razie do pierwszego użytku cienie będą naprawdę mega intensywne. No to okej, w takim razie testujemy. No, naprawdę są mega intensywne. Bardzo mocny brokat. I również mnie tu ciekawi, czy te cienie będą spływały, tak jak było w przypadku Action, czy będą one się raczej utrzymywały, tak jak było w przypadku Teddy'ego. Ale skoro formuła jest taka sama jak w kosmetykach z Teddy'ego, no to myślę, że będą się jednak trzymać. I tym jasnym cieniem chciałabym w szczególności wnętrze oka rozjaśnić. I również myślę, że to jest taka jednorazowa paletka, ponieważ za dużo makijażu nie zrobiłam. Raptem to jest początek, a już mi brakuje tego pierwszego cienia. No bo tak jak wspomniałam, na górze tylko i wyłącznie mamy ten brokat, a pod spodem to mamy w sumie taki żel, taki błyszczyk. Można to powiedzieć, że bardziej to będzie do ust niż już na powieki. Ale nie ma co się dziwić, pamiętajmy, że jest to zabawka. Okej, myślę, że nasz cień bazowy jest zrobiony i teraz użyjemy tego jaśniutkiego lawendowego odcienia. Następnie myślę, że użyjemy tego malinowego, a później fioletowego. Chciałabym zrobić taką poświatę. Jeszcze bardzo ładny jest ten mega mocny srebrny i myślę, że on też dojdzie na wykończenie, no ale wiadomo, wszystko wyjdzie w trakcie, więc robimy. No i w sumie spójrzcie, delikatnie tylko nabrałam cienia i już nie ma brokatu. Okej, delikatnie mamy przyciemnione powieki i powiem wam, że już w sumie skończył nam się ten cień, bo został mi tylko i wyłącznie ten żelek, który ma bardzo mało brokatu, a ja bym chciała zrobić jednak taki intensywny makijaż. Tym samym weźmiemy już kolejny cień i to będzie ten oto wiśniowy, malinowy. Okej. I tutaj już zaznaczę zewnętrzną część powieki. Troszeczkę jeszcze to rozetrę, żeby nie było takiej równej linii. Dobra, i drugie oko. Okej, już częściowo makijaż mamy skończony, bardzo ładnie on się prezentuje, mega mi się podoba te przejście całe. Ale jeżeli chodzi o trwałość kosmetyków, no to nie jest to zbytnio trwałe, ponieważ już ten biały brokat zupełnie zniknął mi z powieki. Po prostu się zwarstwił i mam tylko takie kreseczki brokatu, a pomiędzy mam pustą przestrzeń. No ale nie ma co się dziwić, to jest zabawka. No to już jest mega sylwestrowe, mega czadzior.
delikatnie jeszcze na górę przez środek dam srebrny cień. No, powiem wam, że makijaż wyszedł mega, naprawdę bardzo podobają mi się te cienie, a w szczególności ten srebrny, idealnie na Sylwestra, mega, bardzo fajne. Gdyby one były ciut trwalsze i zasychały na powiekach, to bym używała tych cieni. No ale wiadomo, jest to zabawka, więc cena mówi też sama za siebie, a za ceną też idzie jakość, więc no nie oszukujmy się, są one dla dzieci. I nie będą one trwałe, jakbyśmy chcieli. Ale jak znacie jakieś fajne, trwałe kosmetyki, to dawajcie znać w komentarzu, chętnie je sprawdzę. I w drugiej części przetestujemy kosmetyki w plecaczku. Okej, dobra. Plecaczek naprawdę jest bardzo fajny i w sumie można go wykorzystać właśnie na kosmetyki. Wyciągnąć wystarczy tą tekturkę i mamy kosmetyczkę. I myślę, że to również było przeznaczenie tego plecaczka. Właśnie jako kosmetyczka, więc mega. Dobra, i tutaj mamy do przetestowania dwa błyszczyki, niebieski oraz czerwony. I tutaj ciekawe, czy rzeczywiście one dają kolor, czy tylko i wyłącznie będzie to przeźroczysty błyszczyk. Mamy błyszczyk również bezbarwny. Tu oczywiście są lakiery do paznokci i już gadżety przeznaczone do paznokci. Naklejki, pilniczek, a tutaj jest pomadka. Coś mnie też bardzo przekonuje ta pomadka, żeby ją połączyć z błyszczykiem. Dobra. Jednak one są mega delikatne i już się rozpadają przy wyciąganiu, więc lepiej ostrożnie je wyciągać, bo mi się właśnie obie gwiazdki rozpadły. Okej, i wyglądają błyszczyki następująco. Mają one takie wieczko, nakładane, po prostu wciskane, a w środku są w błysku po prostu. Zwykły taki żelek. Mają zapach. Jest mega słodki, taki kwiatowo-wiśniowy, trochę jak zapach do toalety. A ten mega dziwnie, tak strasznie słodko-dusząco, ale też mało wyraźny, nie wiem, strasznie dziwny zapach w każdym razie. Okej, dobra, więc sprawdzamy, czy one dają kolorek, czy tylko wyłącznie będą błyszczące. Będę potrzebowała tutaj użyć swój własny pędzelek, ponieważ nic nie mamy w zestawie, żeby je aplikować. I prawdopodobnie tutaj zamiar producenta był taki, żeby aplikować je palcami. Ale ja mam do tego za długie paznokcie, więc niestety to nie wyjdzie i potrzebuję pędzelka. Dobra, jest to naprawdę bardzo twarde i wcale takie łatwe w nałożeniu na pędzelek nie jest, ale okej, sprawdzamy. Daje to brokat. Błysku nie ma żadnego, po prostu tak jakby była woda z brokatem. Że jest to taka galareta, że mam wrażenie, że ja ściągam z tego tylko i wyłącznie brokat. Dobra, może lepiej to będzie wyglądało na dłoni. No niby jakiś tam róż jest z tego, jak się tak przyklepie. Dobra, mam nadzieję, że zobaczycie. Więc tak się prezentuje błyszczyk numer 1. Teraz sprawdźmy błyszczyk numer 2, niebieski. Dobra, ja sobie oczyszczę pędzelek. A few minutes later. I gitara. Też go w miarę tak chciałabym widocznie nałożyć. No, jest to na takiej samej zasadzie. Wiem wam, że one po prostu są przeźroczyste. No bo wiecie, nikt nie nakłada aż takiej grubej warstwy żelu na usta. A zwłaszcza, że to nie jest taki do końca błyszczyk lejący się, że można rzeczywiście go troszeczkę więcej nałożyć, tylko to jest po prostu taki twardy, sztywny żel. Że i tak po rozsmarowaniu będzie to po prostu przeźroczysta powłoka. No spójrzcie, już ten niebieski to na maksa przeźroczysty. Nawet jak starałam się go tak dużo nałożyć. Okej, więc myślę, że te błyszczyki jakoś spektakularnego efektu nam nie dadzą, więc do tego użyjemy albo pomadki, albo drugiego błyszczyku, który mamy w zestawie. Okej, więc teraz przetestujemy pomadkę. I prezentuje się ona następująco. Jest taka kanciasta. Bardzo malutka, taka naprawdę handy. I pachnie bardzo ładnie. Malinowo, naprawdę mega słodko malinowo. Ale teraz sprawdźmy, jak prezentuje się na skórze. Najpierw przetestujemy ją na dłoni, ponieważ tutaj zobaczymy największy kontrast. Czy rzeczywiście daje kolor, czy tylko będzie błyszcząca. No, ciekawe, bo wiecie, jeżeli chodzi o kosmetyki dla dzieci, to nie jest to takie oczywiste. Mogą być mega intensywnie kolorowe, a mogą dawać tylko i wyłącznie przeźroczystą poświatę. Więc sprawdzamy. No właśnie. Patrzcie. Jeszcze dużo może się rozgrzeje. No bardziej to jest zwykła przeźroczysta pomadka. No tak dużo tego naprawdę dałam. I delikatnie jest taki róż, ale bardziej to jest taka maść, która się zwarstwia, więc no dobra. Na dłoni tak to się prezentuje. Ale sprawdźmy, może na ustach lepiej to będzie wyglądało. Zawsze można zmyć. Daje delikatnie kolorek. Dobra, fajnie. Pomadka przeszła test. Rzeczywiście zabarwiła nam usta. No a to jest w sumie najważniejsze w niej. I też jest fajnie, że ona jest tłusta, czyli mam nadzieję, że też nawilża i pielęgnuje usta. To by było naprawdę fajne. Bo jednak przy kosmetykach dla dzieci, no to myślę, że to jest szczególnie ważne, żeby nie były one mega wysuszające. I teraz sprawdźmy błyszczyk. Już ostatni nasz kosmetyk do ust.
Naprawdę, w tym zestawie bardzo dużo było kosmetyków do ust. Moim zdaniem, zamiast tych dwóch gwiazdeczek mogliby dać dwa cienie do powiek. To by było o wiele lepsze, ponieważ byśmy mieli wtedy pełen pakiet kosmetyków. I to jest naprawdę mega słodziutkie. Taka miniaturka wręcz błyszczyku. Dobra, jeszcze sprawdźmy na dłoni. No, bruka tu jak kot napłakał. Nie, wycofuję to. No, nawet fajnie to wygląda. Taki zimowy błyszczyk. Fajnie, patrzcie. Mam nadzieję, że zobaczycie. I tutaj z chęcią ten błyszczyk połączę wraz z pomadką, żeby był bardziej wyrazisty nasz makijaż. Więc teraz dodam błyszczyk. Bardzo ładnie pachnie. Tak maślanie, jak takie masło palone. Wanilia trochę. Nie mogę tak sobie swobodnie malować, tylko muszę tak delikatnie ciapkać, ponieważ wiecie, mam tą pod spodem pomadkę, która nie jest trwałym produktem i jak zrobię tak, to od razu ją zmyję. Gitara. Makijaż mamy skończony. Jeszcze chciałabym właśnie Wam pokazać te zwarstwianie produktu na powiekach, więc chodźcie, spójrzcie. Okej, jeszcze w zestawie zostało nam trochę kosmetyków. Są to m.in. naklejki na paznokcie. Pilniczek, no to są produkty po prostu, których dzisiaj nie użyjemy, ale fajnie, że są. I są jeszcze dwa lakiery do paznokci. Wiadomo, też nie za bardzo mam możliwość ich użyć, ponieważ mam już paznokcie zrobione, ale z chęcią przetestujemy je na papierku, żeby chociaż zobaczyć konsystencję, zapach. Może będzie inny zapach niż taki typowo lakierowy. Dobra, sprawdzamy. Więc najpierw leci czerwony lakier. Bardzo leciutki, fajnie, bo to jest chyba plastik. Fajnie. Fajnie, jakby były żelowe. Tak, ojej, to naprawdę chyba są żelowe lakiery. I one są na maksa genialne, ponieważ one zasychają jak taki żelek i można później ściągnąć tego żelka z paznokcia. To jest mega rozwiązanie właśnie, jeżeli chodzi o lakiery do paznokci dla dzieci, ponieważ nie niszczą one płytki paznokcia. Okej, i sprawdźmy. Tak, to jest na maksa żelek, mega to jest. I jeszcze nie śmierdzi, ale super, ponieważ to nie jest w ogóle typowy lakier. I to rozumiem właśnie w kosmetykach dla dzieci. Okej, i teraz jeszcze sprawdźmy kolorek drugiego lakieru. Czy rzeczywiście będzie tak intensywny, jak w opakowaniu widzimy? Jaki piękny, kocham fioletowy kolor. Jest naprawdę przepiękny, jeszcze te drobinki brokatu. Jeju, mega, wygląda to jak gwiazdy w kosmosie. Mega galaxy. Jeju, jaki przepiękny kolor lawendowy. Taki delikatny. Wygląda to o wiele lepiej niż w opakowaniu. Fajnie, że nie jest on taki ciemny, granatowy, tylko jest taki lawendowy. Przepiękny. Okej, jeżeli chodzi o nasz makijaż, to teraz obejrzyjcie go w szybkich shotach. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Koniecznie skomentujcie poniżej i dajcie znać, jak podoba Wam się mój makijaż. Będzie mi bardzo miło również, jeżeli polajkujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby huleł po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia jutro. Piąteczka!